Słuchajcie, jeszcze tylko dogram taką drugą część szybką. Tak o, tutaj jest, że to jest 165 diod, wnioskuję, napisane, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, podpiąłem to pod pakiet 12,6 V czy jakoś tak. I patrzcie się na to. To pięknie hula na takim pakieciku. Plus do plusa, minus do minusa. I zobaczcie teraz na to. Patrzcie, się działa. I wiecie, co jest najlepsze? Że na tym pakiecie podejrzewam, że to by chodziło na jednym zasilaniu tak gdzieś z 4 godzinki. Pohulałoby. Przyjmując, że to pobiera tak, liczmy taką średnią 500 mA, czyli pół ampera, to załóżmy, jakbyśmy rozładowali tego pakieta 1 amperem przez przynajmniej 2 godziny, to dałoby nam wynik no, z 4 godziny. Jeżeli 4 godziny by rozładowywało tutaj ten pakiet przy 1 amperze, no to nawet może byśmy się pokusili o 8 godzin. Kto wie, 8 godzin na takim pakiecie to już jest naprawdę dużo. Powiem wam, że ja pod to sobie podłączałem lampkę taką do roweru i dawało radę jak cholera. Także no teraz włączył się jakiś taki tryb, albo już troszeczkę padło. Zobaczę sobie z ciekawości szybko miernikiem, ile ten pakiet jest, jak on jest naładowany. I na sam koniec jeszcze tylko wam powiem szybko. No nie wierzę. 9, no już się rozładował. 9,5 V, także on jest do naładowania. Ale jeszcze wam coś powiem jednego, czego nie powiedziałem w pierwszej części. Ja u tej osoby widziałem, naprawdę to jest, mówię wam, maniak, kurde, taki elektroniczny, że ja pierdzielę. No ma żyłkę do różnych robótek, robienia obudów, majsterkowania. Przepiękna osoba. I ona mi pokazywała też takie sterowniki na te diody LED, że jak normalnie leci muzyka, czy tam gadamy, to one reagują. I nie, ja powiem tak, mi czachadymi, mi co można z tych diod LED robić. Naprawdę. Jak ktoś kuma, wie o czym teraz mówię, że są, które reagują na dźwięk, one mają tam jakiś mikrofon. I co można na tym zbudować? Są projekty na YouTubie. Polecam sobie popatrzeć filmiki. No to jest coś pięknego. Dobra, kończę temacik. Chciałem tylko pokazać, że takie coś nawet można podłączyć pod pakiet Lajonków 18650 i to działa. Przed chwilą byłem u mamy w pokoju, katowałem to chyba, nie wiem, 10 minut stałem z palcami ściśniętymi tymi kabelkami i patrzyłem się na te różne efekty, które daje to coś. To jest naprawdę pięknie to wygląda. I przy zgaszonym świetle wyglądało to przecudownie. Jak sobie tak pomyślałem, jakbym miał taką rurę gdzieś z 2 metry długości, to dopiero by robiło wrażenie w pokoju, gdzieś taka rura jakby stała sobie, nie? Dobra, rozmarzyłem się. Kończę na razie. Pozdro.